Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Dermanek100 i witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Assassin's Creed 2. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku prowadziliśmy poszukiwania Jacopo de Pazzi i pozostał nam jeszcze jeden człowiek do zabicia i teoretycznie po jego zabiciu dowiemy się dokładnie, gdzie przybywa właśnie Jacopo i będziemy mogli go dzięki temu zabić. Jednak na początku tego odcinka chciałbym zrobić jedną małą rzecz. Otóż chciałbym zebrać tutaj strony kodeksu, które nie wiem gdzie są, ale najprawdopodobniej po drugiej stronie tego budynku, tak więc obiegniemy go już po ziemi. Także zmniejszyłem trochę ustawienia graficzne, już nie powinno tak mocno ściąć. Jeżeli nadal w tym odcinku będzie to dosyć mocno mi przeszkadzać, to jeszcze te ustawienia troszeczkę zmniejszę, bo nie pamiętam jakie miałem wtedy, no ale no to jeszcze jakoś tam pomału dojdę. I możemy na nich zaskoczyć? Teoretycznie możemy. Fajnie by było. Dwóch zabije? Dobrze, okej. Dobra. No i tych już sobie potniemy. Nie wiem, czy ty już się dasz pociąć? Dasz się pociąć w ten sposób. Jeszcze przy okazji pana tego, żeby zmniejszyć rozgłos. Okej. No i dobra. Tak więc teraz wejdźmy sobie tutaj i zbierzmy ten kodeks. I za chwilę już się udamy właśnie do misji głównej, żeby ją sobie wykonać w tym odcinku. A najprawdopodobniej te wszystkie inne rzeczy zrobimy sobie kiedyś na streamie, może którymś. Bo ja teraz będę miał ogólnie 5 dni w sumie pod rząd wolnego, będą egzaminy gimnazjalne, na które oczywiście ja jeszcze w tym roku nie piszę, dlatego mam wtedy wolne. I wtedy będę miał dużo czasu wolnego, tak więc myślę, że wtedy sobie odpalę streama i po prostu pozbieramy sobie te wszystkie inne rzeczy. I tylko jedyne co będę robił na odcinkach to myślę strony z kodeksem, a resztę no to już porobię sobie po prostu na streamach. Być może zrobię te reuploady tych streamów, o ile nie zapomnę po prostu. To jak coś, to tak jak mówię właśnie, możecie się spodziewać reuploadów tego jak ja zbieram te wszystkie rzeczy. Ale to jeszcze nie jest pewne, ale mnie przycięli. O Jezus Maria, nie umiem walczyć, dobra. Weźmy sobie mieczur i kurde od razu się skontrujmy. Okej, dobra. Podlećmy się, bo niestety troszeczkę mnie tutaj popsiuli. Chwilę, tu było lekarstwo. Jezus Maria. Dobra, wyciągaj miecza. Wyciągaj miecza i kontruj ich. A no właśnie, tylko to jest jedyny minus miecza, że tych lepszych jedną kontrą się nie zabije niestety. Trzeba więcej. I widzę, że będę musiał jeszcze zmniejszyć ustawienie graficzne, bo ogólnie dosyć jeszcze to słabo działa, ale to już nie będę tego robił na odcinku, żeby nie robić zbędnych cięć. A zrobię to po prostu, kiedy nagrywał za chwilę następne. Nie, dobra. Bierzemy ukryte ostrza i czekamy na kontrę ukrytymi ostrzami, tylko ja oczywiście muszę się nauczyć momentu, w którym mam atakować tymi ukrytymi ostrzami. Umieraj. Okej. I lecimy do kolejnej skrytki ze stroną kodeksu i zbierzemy sobie ją, a następnie udamy się już do misji głównej, żeby tutaj zbytnio nie przeciągać. Mamy do misji 70 metrów, tak więc chwilę się przebiegniemy i tak jak mówię, przepraszam was, jeszcze w tym odcinku będą lagi, ja może sobie potem luknę na pierwszy odcinek i zobaczę jak wtedy miałem ustawione to. I też te ustawienia mogą być trochę już teraz nieaktualne, bo mam Windowsa 10 i on trochę więcej po prostu zasobów mojego komputera zużywa, przez co no może być trochę mniejsza wydajność. A to się zobaczymy, dobra. Zabijmy sobie jeszcze tylko tego pana urzędnika naszego. No, oladzie jak cholera, tak więc zdecydowanie będę musiał jeszcze coś pozmniejszać. Tylko nie wiem w sumie co mógłbym jeszcze zmniejszyć z tych rzeczy, które teraz jeszcze mam. Myślę, że po prostu zmniejszę jeszcze trochę jakość postaci i otoczenia, ewentualnie cienie albo multi-analyzing, ale to jeszcze zobaczę, tak jak mówię. A teraz wchodzimy tutaj na górę i już gdzieś tutaj mamy misję. Z takimi przyjaciółmi śledzi Jacopo de Pazzi na spotkaniu Templariuszy, potem go zabije. Aha, czyli już wiemy gdzie on się dokładnie spotyka. No dobra, tak więc zatwierdzamy. Okej, znajdźcie Jacopo de Pazzi. Okej, tak więc jak widzicie mamy tam pana Jacopo i teraz musimy go śledzić. Tylko właśnie nie wiem jak to za bardzo zrobić. Musimy jakoś tędy myślę naokoło przebiec. Bo tutaj są te całe wieże i one mi trochę w sumie przeszkadzają. Nawet trochę bardzo. O, dobrze, że tutaj przeskoczył. Dzięki temu się przeskoczę tędy. Okej, dobra. Aha, znowu mi na Skype'ie spamią, wtedy kiedy nie trzeba. Boże, jakie lagi. Przepraszam was naprawdę za to. Muszę zdecydowanie zmniejszyć ustawienia graficzne, bo nie podobają mi się takie przyciny. Tak jak mówię, ja sobie sprawdzę dokładnie, jakie ustawienia graficzne miałem. What's going on here? Are they late? They haven't seen me. This much I know. Ogólnie sobie zmniejszę właśnie te ustawienia, tak żeby to było takie same jak w pierwszych odcinkach. Okej, dobra, idziemy teraz tędy. Póki się patrzy tak w miarę w dół, to jeszcze nie jest tak źle. Jeszcze nie masz takich lagów. No tak jak mówię, postaram się to już zmienić od kolejnego odcinka. Bo te dwa odcinki są takie jeszcze trochę testowe właśnie na tym Windowsie 10 i w ogóle po przeinstalowaniu gry. I w ogóle zainstalowaniu oryginalnej wersji. Mamy pana łucznika, którego dobrze byłoby się wyzbyć. I w tym celu użyjemy sobie, myślę, nożyków do rzucania. No, zaznacz go. Zaznacz go. X. Okej, dobrze. Pan Jacopo, gdzie ty jesteś? Tutaj. Hej, no pani, nie uciekaj mi, też cię widzę. No właśnie. Toż ja cię tutaj widzę. No, skacz tutaj, Ezio. No. Jesus Christ, rozpędź się i skocz. Dziękuję. Dobra. Myślę, że tutaj jak Ezio coś się będzie odzywał, to ja mogę tak troszeczkę to wyciąć i urwać moje kwestie, także jak coś to takie dziwne moje zawieszenia się, to po prostu przez to, że wyciąłem coś. Wiesz, się zobaczę, bo po prostu zobaczę, no, jak to będę montował. No i lecimy za tym Jacopo. Niestety nie jest to zbytnio ciekawy typ misji. O Jezus Maria. No to zwaliłem. Może sobie jednak wezmę te ukryte ostrze. Okej. No i dobra, mamy pana Pazzi. Ma on też jednego strażnika przy sobie. No ale to niedużo. Wow. Ale mnie... No. Panie, nie wykrywaj mnie. Nie wykrywaj mnie. Już chyba zaraz będziemy na miejscu, tak mi się wydaje. Przeskoczę sobie jeszcze tutaj. Okej. No i gdzie oni się niby mają spotkać? Czyżby gdzieś poza miastem? Nie pamiętam szczerze tego. Czy oni się mieli za miastem spotkać? Ale wychodzi na to, że tak, dobra. Sobie przeskoczymy od razu tutaj. No czemu się nie złapałeś tej drabiny, Ezio? Boże, oszczędzilibyśmy sobie wspinaczki. No cóż. Dobra, mam pana Jacopo dalej. On bodajże właśnie teraz tutaj będzie iść na prawo. Dobrze myślę chyba. Nie! Christ. Nie o to mi chodziło. Dobra, będę musiał się trochę od niego z daleka trzymać. Z tego co mi się wydaje, trzeba było pójść po murach i tam potem zeskoczyć do jednego stanu. Znowu coś tam Ezio powiedział, także pewnie tutaj gdzieś urwałem moją myśl. Dobra, i tutaj wiecie co, przebiegniemy sobie. O Jezus Maria, dobra, nie przebiegniemy sobie. Tak jak mówię, przez to, że spadłem z tego muru, troszeczkę zwaliłem, niestety. Tycha, nie wejdę nigdzie do góry. Jeszcze nie, może tutaj wejdę. Tylko zaraz tam się mnie wykryją. No to już, koniec. Ta. O Boże, przez jeden prosty błąd, no cholera jasna. Gdybym wtedy tak bardzo nie znamił z tym spadnięciem, noż cholera. I jeżeli ja... Dobrze, przynajmniej tutaj mnie wywaliło. Tyle dobrego. Tyle dobrego, że nie musimy tego od początku lecieć, że tu był checkpoint. No cóż, tak więc czekam aż ten cały Jacopo de Pazzi dojdzie na swoje miejsce. Już pamiętam dokładnie tą misję. Nie wiem, co tutaj dokładnie się będzie działo. Także wiem, gdzie również iść. Dobra, przeskoczmy już sobie tutaj. Gdzie wcześniej mnie już wykryli troszeczkę. I tak jak mówię, tutaj trzeba przejść dalej i wejść do tego stogu siana. Właściwie to zeskoczyć. Może powinienem powiedzieć. Okej. Siup. No i teraz wystarczy, że poczekamy na Jacopo. Jak widzicie, jego tutaj obstawa pójdzie dalej za nim. Tak więc poczekamy chwilę. No i właśnie tam niżej już mamy miejsce, do którego on zmierza. Okej. Bodaj trzeba będzie wynająć tych żołnierzy, znaczy złodziei, żeby tutaj odciągnąć strażników od wejścia, albo i nie. Okej, dobra, wyjdź. I lecimy za nim. Okej. No i przejdziemy sobie jakoś tędy, myślę, górą. Okej, mamy teren strzeżony. Ktoś mnie widzi. Nie wiem jakim cudem, ale dobra. Teren strzeżony. How many men are responsible for my father's death? I'm sorry, maestro. I did all I could, but the assassin proved too strong. Clearly. As the others would be here with you. To say nothing of the fact that Firenze remains in Medici hands. It's Francesco's fault. His impatience made him reckless. I tried to be the voice of reason. More like the voice of cowardice. You're one to talk, Signor Barbarigo. Had you sent us quality weapons instead of this garbage you Venetians call armament... We put our faith in your family, and you repay us with inaction and incompetence? Then when asked to account for your failures, you make excuses and insult us? How do you expect me to respond? I don't know. It's all right. I do. No. Please. Don't. Please don't what? I can fix this. Spare me. No. What a mess. So sorry to have claimed your prize. Assassin! Did you honestly think I wouldn't expect you to follow? That I didn't plan for it? We've been at this a lot longer than you. Kill him. I know you're only doing as you're told. So if you release me, I will spare your lives. Ha! Listen! Ah! No! Nie posłuchali się, to umarli, no ich problem. Dobra. Okej, dobra, walczymy. Trochę was tutaj jest, ale widzę, że się tryb walki nie włączył, dzięki czemu w miarę szybko zabiłem 3 wrogów. O, już sobie reszta uciekła. No, cholera, tego to nigdy nie mogę skontrować, no. Trzeba dobry timing mieć. Dobra, no, cholera. No nie. Nie umiem ich kontrować w cholerę. Jak on w ogóle jeszcze dycha? Przebili mu gardło, cholera. Nie wiem, nie mam tego pojęcia, ale dobra. No cholera. Dobra, cię będziemy klepać. Innego wyjścia nie widzę. No właśnie, ładnie. No tak więc podejdźmy i dobijmy Jacopo. Vai amico. Libero da fardelli e paure. Requiesca in pace. No i okej, tak więc misja wykonana i widzę także również sekwencja wykonana. Tak więc w sumie synchronizowana sekwencja panta, tak jak mówiłem, zakończona. No i za chwilę przeniesiemy się zapewne do kolejnej. Albo być może do teraźniejszości, ale to jeszcze za chwilę zobaczymy. Teraz oczywiście chwilka wczytywania i za chwilę poznam odpowiedzi na wszystkie moje pytania, które przed chwilą zadałem. Ale podejrzewam, że nadal będziemy w czasach Ezio. Tak mi się wydaje. No dokładnie. Ponownie widzę, mamy Florencję. Republika Fiorentina, 1480 rok. No i okej, tak więc jesteśmy z powrotem we Florencji, jak widzicie. Nie mam jej zeksplorowanej praktycznie w ogóle, także mam tutaj niezrobiony ten grobowiec asasynki, czy tam asasyna któregoś. No i niestety będę musiał to robić wszystko jeszcze raz. Mnóstwo punktów widokowych, mnóstwo wszystkiego, ale tak jak mówiłem, ja to już sobie zrobię na streamie najprawdopodobniej, albo kiedyś, jak będę miał czas poza odcinkami. A na razie będziemy sobie cisnąć, myślę, po prostu fabułę. I widzę, teraz musimy się udać do Palazzo Medici, no i pogadać z Lorenzo. The Pazzi are dead. Every one of them. I must admit, I've never before believed I could desire the death of others so badly. Nor I. Ezio, thank you for the role you've played in keeping this dream of mine alive a little longer. L'onore è mio, signore. What will you do now, figliolo? There are still others I must hunt, signore. They are already digging their claws into the heart of Venezia. No. La bella Venezia. Then that is where your journey must take you, Ezio. Before you leave us, I have something for you. A gift. This cape identifies you as a friend of the Medici. As long as you wear it, the city guards will be more tolerant of your actions, but be warned, it will not grant you immunity from the law. Che la fortuna favorisca la tua lama. No i udało nam się zdobyć pelerynę medyceuszy, dzięki czemu będziemy cały czas incognito w Wenecji. Dzięki temu nie będziemy musieli się tutaj martwić o rozgłos. Okej. I także widzę, w Toskanii również nam rozgłos nie będzie tutaj wzrastał. Okej, fajnie. No i teraz musimy przebiec około 120 metrów, żeby dojść do kolejnego naszego celu. Za chwilę zobaczymy, co to będzie. Z tego, co pamiętam, to będzie warsztat Leonarda. I to właśnie z nim udamy się do Wenecji, ale zresztą za chwilę zobaczycie. Wow! Muszę pamiętać o tym cholernym B, cały czas zapominam, żeby to przytrzymywać, niestety. No kurde, przytrzymaj te B. Tylko, bo kurde, jak przytrzymuje się to B cały czas, to on wolniej biegnie. A jak się nie przytrzymuje, to się wywala, jak się w kogoś biegnie, no to jest bardzo głupie. Wow, tu kurde, strasznie to się tnie, nie wiem dlaczego tak to jest. Ustawienia i tak już jakieś tam wysokie nie są, no ale tak jak mówię, jeszcze sobie sprawdzę po nagraniu tego odcinka, jakie powinny być. Dokładnie, i nie wiem, gdzie my teraz w sumie jesteśmy. Ale tu jest warsztat Lorenzo, znaczy Leonardo. Tak jest, no, dobrze myślałem. Tak więc dobra, wejdźmy do niego, no i oczywiście z nim pogadajmy. Leonardo! Leonardo! Mi dispiace, messer, but he is gone. Maestro Leonardo was commissioned by a Venetian noble to paint some portraits. He paid for the maestro to move his entire workshop to Venezia. It's quite an opportunity. Grazie mille, friend. Wycieczka. Okej, no czyli jak widzicie, nie ma już tutaj pana... Leonardo w Florencji. I widzę, teraz musimy się gdzie udać? Do Wenecji, no nie? W góry. Super, i niestety muszę tam chyba przebiec, bo wątpię, że będę mógł tam się dostać tak po prostu, ale to w tym odcinku myślę jeszcze nie będziemy jechać do Wenecji, ponieważ chciałbym pojechać do Monteriggioni i troszeczkę sobie ulepszyć właśnie Monteriggioni i również pokupować sobie może jakieś ulepszenia zbroi i tak dalej, bo jeszcze akurat będziemy mieli te parę minut, żeby właśnie sobie tutaj Monteriggioni troszeczkę poogarniać. Jestem bardzo ciekawy, jak bardzo tutaj są ulepszone te budynki. Za chwilę zobaczymy. Mam 15 000, no nie za dużo. Znacznie bardziej bym wolał, żeby było tych pieniędzy dużo więcej. Mamy jeszcze 3200 w willi. Okej, dobra, za chwilę je sobie weźmiemy. Tak więc wchodzimy tutaj na górę po schodach. Jeszcze raz ponownie was przepraszam za te wszystkie lagi, ale no niestety na razie nic na to nie poradzę. No i weźmiemy sobie tylko hajs. I za chwilę sobie pogadamy z architektem. Dobra, 3200, niezbyt dużo, ale zawsze to te 18 tysięcy będziemy mieli. I tak więc pogadajmy z architektem. Buongiorno. Salute, ser Ezio. Shall we take a look at the list? Okej, dobra, no i zobaczmy. O, widzę, kowal jest na maksa ulepszony. No dobra, to chociaż tyle fajnego. No ale potrzebuję marszanda. Potrzebuję bank. Na szczęście te budynki na początku nie są zbytnio drogie i potrzebuję krawca, na pewno. Dalej, chcę kościół na pewno. Bo w kościele są dwie skrzynki, z tego co pamiętam. W studni bodajże też. Za 4000, no dobrze. Jeszcze sobie coś za chwilę, może na przykład bank albo medyka. Ile bank będzie kosztował? 5000, dobra, zainwestujemy sobie w bank, bo dzięki temu będziemy mieli dużo większe dochody. No i dobra, tak więc tyle, jeżeli chodzi o tutaj ulepszanie Monteriggioni. Teraz sobie tak, oddamy piórka, albo piórko, albo no coś tam sobie oddamy. Oddamy także sobie kodeks, którego jak widzicie jest tutaj bardzo mało. No, teraz już trochę go wbiło, na szczęście. No, aż 5 kartek, tak więc bardzo dobrze. Mamy także pieczęć asasyna, którą musimy zanieść. Tylko to się nie tędy wchodzi, tylko to się wchodzi tędy. Tak więc oddamy sobie pieczęć, nie pamiętam kogo tutaj mamy. Ale to za chwilę zobaczymy. Ja chyba nikogo nie zebrałem, czyli to ten gościu musiał zebrać. No zaraz sprawdzimy, czyli... Branie twój... O, twój mamy. Czyli tego chyba, kto pierwszy użył ukryte ostrze. Z tego co mi się wydaje. Za chwilę zobaczymy. Tak, to jest ten, co na pewno użył pierwszy właśnie ukrytego ostrza, no właśnie. I więcej nie mamy, ok, no to wyjdźmy stąd i chodźmy jeszcze do Marii, oddamy jej piórka. No i po tym sobie odcinek skończymy. Ja sobie w międzyczasie zmniejszę trochę ustawienia graficzne i oczywiście będę leciał nagrywać kolejny. Ok, dobra, czyli musimy iść na górę teraz. W tym wypadku. Możemy sobie w sumie przejść tędy. Myślałem, że to była statuetka, ale jednak nie. Chwilę, tu mamy zbrojownię. Tutaj będziemy kolekcjonować wszystkie nasze zbroje. Gdzie jest kuźwa mać pokój Marii? Dobra, doszedłem tutaj do tego takiego głównego holu. To już możemy wejść tutaj na górę. I tutaj na lewo. I będziemy mieli Marię. Czy tam Marię. Okej. Umieszczenie piórek. I piórek mamy ile? 2. No dobra, spoko. I w sumie 4 z 10. Miałem zdecydowanie więcej. No ale dobra. No cóż, dobra, tak więc tak jak mówiłem, to było na tyle w tym odcinku. W kolejnym zajmiemy się przede wszystkim kolejną misją. Ja sobie jeszcze pomiędzy odcinkami zmienię ustawienia graficzne, żeby mniej się ciało. No i cóż, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.